Cześć, witajcie w kolejnym szalonym dniu. Jak to kiedyś nazwałem vlogami, niech to będą vlogi. Czy to są vlogi, czy nie są vlogi, nie wiem, nieważne. Na czym ostatnio stanęliśmy, zresztą na pewno wiecie. Na dzień dzisiejszy postęp prac jest taki. Postęp prac jest taki, że musimy... Aha, dobra, wiem, już sam się musiałem zastanowić. Musimy to dokładnie obspawać. Tutaj, tam wszystko. Wywierciłem już otwory pod to. Będzie trzeba tylko śrubkami przykręcić ładnie. Jeszcze chyba rozszlifowałem. Tak, na pewno je rozszlifowałem. Plus jeszcze wiadomo, wizjer. Ale, wiem, chaotycznie musi być. Ale zakupy przyszły. Zawór to jest jedna druga. Tak, to jest jedna druga cala. Pyk, te dwa zawory to są 3/4 cala. Jakie ja wziąłem? 3/4. Tak, to są 3/4. To na coś innego, na inny projekt. Później. Oj. Co my tu mamy śmiesznego, a zarazem fajnego? Szybko złączę, to jest chyba euro. Jak to się nazywało? Euro czy nie euro? Eurotyp, tak. Do węża. To do... O, to dokładnie tak. Włączanie będzie... No, tak czy nie tak? Czekajcie, bo zawiesik mam. Tak, prosta sprawa. To do tego. Rureczka tak, wyjście tak, plus na wąż. Tak sobie wymyśliłem, czekajcie, żebyście widzieli. O. Tak sobie wymyśliłem, żeby to było jak najprostsze, jak najmniej oporów, jak najmniej wąskich gardeł. Czy to zda rezultat? A czemu ma nie zdać? Kurczę, prosty zawór, a w przyszłości jeszcze wezmę, jak będę miał, to jak chcę sobie powietrze zrobić. Nie na euro, tylko właśnie do takich maszyn, żeby było właśnie z takich węży z grubszych, bo jest naprawdę, no, tutaj będzie jakaś średnica 10 mm, 11 może, a te euro złącze ma ile, nie wiem, 6 mm w środku, 6 może 7, no jest to różnica, więc w przyszłości po prostu zamienię sobie to na, wiadomo, nie ten typ, bo to będzie zewnętrzne, to musi być wewnętrzny gwint. No, zamienię sobie, od razu bezpośrednio podłączę i będzie lepiej. Ale żeby nie gadać tyle, to wy lecicie może na statyw, a ja sobie obspawam te nóżki, bo teraz chyba będzie najlepiej. No, albo nie, sorry. Wytniemy sobie tutaj wizjer. O, tak. Z czego wytniemy? O, lecie chwilkę. Nie wiem, czy wam pokazywałem, czy nie. Mam pleksję. To chyba akurat kupioną w Leroy Merlin. Tak to się tam czyta. 50x50, grubość 2 mm. Ja ją sobie ciachnę na pół, 25, i wtedy odkładając z każdej strony po centymetr, nie więcej, może po 1,5 cm zakładki zrobimy, 1,5 cm zakładki, 1,5, to będę miał 25 minus 3, to będę miał 21. Czy 21 taki wizjer wystarczy? To będzie troszkę więcej niż tutaj. Tutaj jest chyba 19, znaczy między palcami 19, 21 będzie tyle. Powinno w zupełności wystarczyć. Ostrze, nawet nie nożyk, do tapet. Dwa razy przejechałem, no może trzy, na kant. Szczeliło ładnie, także pleksja jest łamliwa, jak wszyscy wiecie, także udało się. I to będzie sobie mniej więcej wyglądać, gdzie wszystko wleci. Mniej więcej to będzie wyglądać tak. No dobra, czekajcie, muszę się przymierzyć, muszę was niestety odłożyć, bo trzecia ręka mi nie chciała wyrosnąć do dzisiaj, więc... No, więc... Wy też tak robicie, że odwracacie metra, przestawiacie i dzięki temu macie prostą linię? Ja tak robię, dlatego tył zawsze mam pomalowany na jakiś kolor, chociaż o, to nawet widać troszkę czarnego. O. Dobra, takie okienko, no to co? Szlifierka i ogień, nawet nie ma się co zastanawiać. Tak wyszło? Chyba nieźle, co? Ale ciężko to, kurczę, wyciąć. Mi się wydawało, że... A. Super będzie.
Idealnie, żeby się patrzeć. Idealnie dla mnie. No. Patrz. Super. Super, 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 super. Dobra, ale przed tym zachwycaniem spawarka obspawujemy dokładnie wszystko to. Tak jest. Obspawałem to, przeszlifowałem to. Powiem wam, niekiedy leciały takie dziury, że szok, ale niekiedy było tak fajnie. Ale się udało. Na pewno jest szczelne, bo sprawdzałem. Także to mnie bardzo cieszy. A teraz wstawiłem te dwa celowniki tutaj. I to będą nasze szyny prowadzące. Cmyk, cmyk. Tak to będzie wyglądać. Jeszcze muszę sobie tylko sprawdzić tutaj. No, a czy mam taki sam wymiar z tej strony i z tamtej strony, jak mam. No to spawamy. To akurat jest proste spawanie. Może i zardzewiałe, bo zardzewiałe, ale dość proste, także tam tylko cykniemy z drugiej strony, to cykniemy. Ha, jak złoto. Jak złoto. A ruszt? Ruszt, ruszt później. Ruszt leży tu, że tak powiem. Ale na początek to w sumie od razu, jak jest spawarka i to jest włożone. Dobra, to od razu będziemy to cykać. Ustawimy na przykład tą stronę. Tą stronę cyknę na gotowo. Później metrem sprawdzę sobie, czy jest równolegle. O, tak zrobię. Włącznik. Włącznik jak włącznik. Bardziej tu pasuje słowo zawór. No bo zawór, bo będzie zawór. Od powietrza. Teraz jest otwarte, teraz jest zamknięte, czyli piaskujemy tak. Myślałem sobie, że to sobie go wspawam w tym dystansie, on będzie dość na tej wysokości, ta rura będzie dość wysoko w gruncie rzeczy w środku, ale tak chcę, żeby tak właśnie było. I teraz tak, tak będę sobie piaskował, jak będę chciał sobie wyciągnąć, wyłączyć, wyciągam lewą rękę, przekręcam wajchę na dół, czyli w takiej pozycji i jest zamknięte. Mi się wydaje, że to jest najprostszy sposób, po prostu po co kombinować. Krótko, rurę kupiłem też, bo nawet mi się nie chciało gwintować, ze stali czarnej, bo musiałem tu przyspawać. No i po prostu uważam, że nie trzeba akurat tutaj kombinować przesadnie i cudować. Nawet sobie już wymierzyłem tutaj środeczek, także złapię sobie wiertełkiem tutaj. To ile będzie? 21 chyba. To 20 sobie ramnę, bo 20 linki chyba nie mam. Przełożę, przepchnę, obspawam i po robocie. I tak samo tutaj mam sobie mały płaskownik dystansi. Dam sobie tylko taki sobie zrobię malutki tylko dystans, żeby bez rączki, żebym mógł spokojnie zawór odkręcić i przekręcić, jakby się coś stało w przyszłości. Także nie wiem, ile to będę musiał się odsadzić, powiedzmy te 2 cm. Odłożyć od tego. No troszkę szkoda, ale chcę poradzić. Jak? Może być? Chyba może być. Tak mi się wydaje. Troszkę mi to uciekło, nie będę ukrywał, że nie? Ale ogólnie rozumiecie, o co chodzi. O, jak się ten zawór jakoś tak krzywo. Nie wiem czemu. A, nieważne. To tylko detal. A, jeszcze mi uciekło. O, teraz widzę. Faktycznie troszkę mi uciekło na bok. Na bok przy spawaniu, ale dobra, to nieważne. Aż to jeszcze muszę widzieć, jak to wszystko goni. Teraz mamy wyłączone, teraz mamy podane. Tak, czy na odwrót? Tak. Teraz mamy podany piasek, zamknięty, podane. O to chodziło. Tak to wygląda ze środka. Oj, nic nie widzicie. A może widzicie. Jednak zdecydowałem się trochę pod skosem. Zawsze mogę to kręcić, żeby to było bliżej. Tu wiadomo będzie. Końcówka na węża. Wiesz, sobie będzie szedł, coś tam. No i coś tam gdzieś tam będzie sobie szedł. Co teraz, co teraz, co teraz? O, czyli włącznik powietrza już mamy. Powiedzmy, że sekcję powietrza też mamy. Może wiecie co, zrobilibyśmy lampę. Powiesilibyśmy lampy, bo mam dwie lampy do tego. I jedna lampa będzie tutaj. Pod tym. O,
Druga będzie u samej góry, tutaj. Żeby oświetlało, chciałem właśnie dwie, żeby mnie oświetlało i z góry, i od czoła, z przodu. Żeby to było ładnie doświetlone, więc może zacznijmy, może weźmy się za to światło. To chyba był najlepszy pomysł, bo zostało nam tak naprawdę do zrobienia światło, przednie ten, zamontować to. A! No i syp! Właśnie, jeszcze nie mam sypu. Ale dobra, jak będzie światło, to i tak lepiej będzie zrobić syp. Patrzcie. To się jakoś podważa? Nie podważa? Może się tutaj podważa? Jak to się kurde rozbiera, no? To jest pewnie na zaczask jakoś robione, ale spróbuję może... Nie wiem, czy tutaj... Spróbuję to jakoś podważyć. Pięknie. Cześć, witajcie. Przepust kablowy. Wysoko? Wysoko, bo stwierdziłem, że na dole byłby w piasku. A tutaj i tak będzie. Jeden przewód będzie tak szedł. O, sorry. Jeden przewód będzie tak szedł górą. Drugi będzie szedł przyklejony. Oczywiście od wewnątrz. Do lampy. Tutaj ten. Uwaga. 3, 4. O. Ta-da-da. O. Spoko, co nie? Jest różnica? Jeszcze to i tak świeci nam światło z góry. Ale chyba fajnie, co? O, patrz jak jasno. Jeszcze druga dojdzie, że będzie w ogóle kosmicznie. Ale fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, montuję ją. A nie, nie mogę jej zamontować, przecież do malowania i tak bym musiał ściągnąć. Ajajajajaj, dobra, to... No właśnie, co teraz? Dobra, to lecę dalej z kablami, bo niestety nie mogę wam pokazać, bo to BHP i higiena pracy to kulała. No ale tak to będzie wyglądać. Zamontowałem już przepust, przeciągnę sobie kabelek. Taki akurat mam. Tutaj będzie jakoś złapany. O, mogę sobie, o właśnie, ponaciągam sobie kable, tyle ile potrzeba, żeby było nie za dużo i nie za mało. Lecz w sam raz. Jeszcze, już się wziąłem w sumie za rozmontowywanie tego, ale jeszcze wam pokażę, jakby to miało wyglądać. Mniej więcej tak. Widzicie coś? Widzicie. Mniej więcej tak. I to. Mniej więcej tutaj. Nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie mówiłem wczoraj, ale jednak daję wyżej, bo jednak boję się tego piasku tam na dole. Piasku, kurzu. No, teraz muszę to właśnie... Teraz to rozmontowuję. Bo już mam jeden otwór nawiercony pod przedłużacz. Czekajcie. Drugi otwór tutaj. Tutaj fajna sprawa, bo przedłużacz już nowej generacji, czyli nierozbieralny. Tu na siłę się da rozebrać, jak widzicie. Ale na szczęście zostawili tutaj. Dało się nagwintować pod śrubkę M5. Także super. Dwa otwory tutaj. Dwa otwory tutaj pod wyłącznik. Przejście. No i co? Praktycznie elektrykę już będę miał zrobioną. Lampy też już mam. O, czekajcie, mogę wam nawet pokazać. No jedna widzieliście. Druga będzie... Może z tej strony wam pokażę. Druga będzie bardziej w tą stronę przechylona. Bliżej dekla tutaj. Jednak zdecydowałem się na pod. No bo bałem się, że jak dam sobie tutaj... Może jak dam sobie lampę tutaj, to mi po prostu ta lampa plus ta lampa zasłoni jeszcze ten wizjer i będę miał jeszcze mniejsze do patrzenia. Miejsce do patrzenia, troszkę to takie, ale rozumiecie. No, a przesunąłem w tamtą stronę, bo tutaj znowu będę miał wyjście na węża, więc to będę miał wyjście na węża, końcówka, więc żeby nie było tak mega ciasno, to te 5 cm, jakby to miało być na środku, to tutaj, o tutaj, więc jak to przesunąłem tutaj, to nikomu nic nie stoi. Nikomu nic się nie stanie. No i co? Wykręcę to, powyciągam te wszystkie i chyba nam zostało przed malowaniem. Zastanawiam się, czy coś jeszcze nam zostało oprócz tego oprócz tego spustu tutaj. No wiadomo, ruszt, tak, wiem, ruszt, ale to ruszt na stole będziemy rzeźbić. Dobra, może faktycznie weźmiemy jeszcze się zanim to jeszcze może się peksą zajmiemy, tak
to wezmę delikatnie pilniczek. Wezmę to jakoś, postaram się te zadziory pousuwać, także dajcie chwilkę. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć. To jest lampa tutaj, nie. Ale może. W każdym razie sprawa dość prosta. Wkładam od sobie, od tej strony. Śrubka. Wkładamy. O, spadła mi śrubka. Nakrętka, Boże, co ja mówię. Widzieliście, jak ładnie w pewnym momencie zrobiło taki pyk. Teraz jeszcze tu na wierce. Zastanawiam się, czy niczego będzie jeszcze po rogach ponawiercać, bo troszkę to odstaje. To jeszcze pójdzie uszczelka. No plus jeszcze tym się będę martwił. Ale no. No, no. Nic nie widać, bo jeszcze nie ściągałem tej folii. Bo bym już miał tak porysowaną tą pleksję, że szok. Ale dość to spoko chyba będzie, co? O, sorry. O, tak. Dość to chyba spoko będzie, co? Jakoś tak, nie mam już nastroju. No ale, dziury wywiercone. Teraz trzeba coś z tym zrobić. Cześć, witajcie. Kolejnego dnia. Nerwy minęły. Można działać. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałem to zrobić. Te wzmocnienia beczki. Perforacje. Przetłoczenia. Wymyśliłem takie coś. Rysunek techniczny, wiadomo, w uproszczeniu. Nie trójkąt, tylko taki bardziej zaokrąglony. Będę to sobie wkładał, gdzieś do mnie, na 20 próbny. Ale gdzieś nie wyparował. No dobra, mniejsza o to. Pokażę wam, o co chodzi. Wkładam tak, przykładam blachę. Obspawuję tutaj tylko od środka jakby, czyli od tamtej strony. Zaginam później na płasko. Zaspawuję tak. Ten centymetr zakładki zeszlifowuję. Powinno to się ładnie wszystko zlicować. Ouch. Taki jest plan. Aby to dokonać. Giętarka, coś Boże. Gilotynę. Ręczna gilotyna starej polskiej firmy. Nie wiem, czy to z RMP robił, czy nie z RMP, nawet nie wiem dokładnie, ale fajny sprzęt, dużo lepszy niż te Hinole. Nawet dostałem z Afryki od kumpla, także blacha, a jakiś tam kawałek, nawet nie taka zjedzona, więc dość spoko. Potrzebuję najmniejszy wymiar 32 na szerokość, tutaj jest 15 plus 10, 25, czyli 25 na 32. A więc obetnę sobie, no bo widzicie, to jest w takim trapezie, czy jak to nazwać, obetnę sobie na 32 i później tylko ciach, to 25 i ten trójkąt, jeden trójkąt, drugi trójkąt, trzeci trójkąt, czwarty trójkąt, wkładamy, spawamy i gotowe, chyba najprostsza metoda. Bo kombinowałem jeszcze, znaczy zastanawiałem się jeszcze nad jakąś szpachlą, nie szpachlą, nad jakimiś takimi cudami, ale lepiej to będzie zaspawać, teraz się pomęczę, a później będzie święty spokój. Także mierzymy 32 do gilotyny i ogień.
racji tego, że nie pokażę wam procesu spawania, bo i tak nie będziecie nic widzieć, bo środek nawet nie ostrzy, to tak sobie to cyknąłem lekko. Gdzie to jest? No. Tak sobie to cyknąłem lekko, jednak będę spawał od drugiej strony, bo widzę, że tutaj, choć to ogarniemy. No może na większym ekranie będzie widać bardziej, że to już zaczyna nettapiać. Fajnie by to było zespawać TIG-iem, ale nie mam teraz gotowego TIG-a, musiałbym go przezbroić. Dobra, polecę mi go matem od drugiej strony i też będzie dobrze. No i dobra, mam wyszlifowane. Tak to wygląda. Z tej strony, z tej strony, z tej strony i z tej strony. To bardziej wizualna strona, ale mniej ważna. To ważniejsze, tylko czekajcie, żeby to jakoś... będzie ciężko, bo tu jest zapylone w paczce. Czekajcie, gdzie wy jesteście? O, widzicie coś? Dość ładnie się to zlicowało, tak jak tu widzicie, a to mogłem jeszcze doszlifować. Nie ma źle. A może jeszcze ten dla przykładu wam pokażę, chociaż... Och. Dobra, tu widzicie jeszcze mniej. No, ale uwierzcie mi tutaj, no w sumie tutaj wyszło najfajniej. Tak pod palcem czuję, że fajnie się zlicowało. Więc to mam gotowe. I teraz możemy się przejść, zabrać tym spustem. Tak jak mówiłem, albo i nie. Chcę sobie zacząć mniej więcej odtąd i zrobić taki trójkąt. Żeby był taki trójkąt typowy. A czemu tam, a nie na środku? A dlatego, żeby była przeciwwaga. Jak tam coś będę miał z tyłu, w sensie coś, piasek z 20 kg, może worek czy 25 kg, no to jak wyciągnę sobie tutaj ruszt i coś tam cięższego, to mi nie dźwignie piaskarki. Proste. Proste i logiczne. No, także. No i co myślicie? Małe, duże? Za małe, za duży ten otwór? Mi się wydaje, że okej. Tutaj dotknę jeszcze bardziej do rogu. To nie zaznaczałem. No i na szerokość. Chyba też nieźle. Szum. Co będę mówić? Czas pokaże. Zawsze można powiększyć. Wytnę tak, a jakby było coś nie tak, wytnie się, powiększy i się przerobi. Tak mi się tak wydaje. To jest blacha. Blacha z szafki BHP. Nie wiem, czy... przepraszam. Nie wiem, czy to jest tylna blacha, czy ta środkowa? Chyba ta środkowa, ale to nie ma znaczenia. Można powiedzieć, głupi ma zawsze szczęście. 47,5. 47,5. Wiadomo, tak zaznaczyłem, tak uciąłem. Spoko. Łapimy tu. Jest głupi, ma szczęście, nie? No. I teraz prosta sprawa, bez kombinowania, bez spawania. Tu sobie też zaznaczę 47,5. Cyk. Będę miał taki kwadrat 47 na 47. Łapię sobie linię na połowie, przekątną, czekaj, co wam pokazuję. Przekątną sobie złapię, zegnę tak, tu będę już miał dwa boki, zostanie mi tylko dorobić trzeci trójkąt, tamten tam, po robocie. Wyczyszczone? Wyczyszczone. Linia narysowana? Narysowana. Patrzcie, czyż mi pięknie. Jak stąd, dokładnie tak to miało wyglądać. Tutaj patrzcie. Widzicie? Ten czubeczek.
prawie zlicowany. A, mógł jeszcze troszkę wyjść, ale to się jakiś, to się coś ze śrubą wymyśli, żeby można było spuszczać ten syf, znaczy spuszczać ten piasek z dziadostwem. Tak to dokładnie miało wyglądać. O, pięknie. Dokładnie tak. Super, naprawdę super. Od razu sobie, no powiem wam, nawet ciężko nie było to włożyć, musiałem tylko dogiąć i lekko doklepać młotkiem. A teraz jak już to mam tak fajnie ustawione, to sobie przynajmniej tutaj cyknę w trzech miejscach, bo to łatwo żeby spadło. A ten element, ten trzeci bok trójkąta łatwo już będzie dospawać, także to nie będzie problem. Aha, no i jeszcze rurkę, żeby można było ścierniwo zasysać. No. Także fajna sprawa i dość to głębokie wyszło, więc podejrzewam, że no 25 kg to może nie, ale z 15 kg to myślę, że tu piachu wejdzie, także fajnie. No i co? Kolejny dzień w sumie za mną. Tak wygląda środek. Troszkę to podszlifowałem tutaj. Żeby nie było jakichś takich wielkich rantów. A to jakiś tam zostawiłem, ale to zresztą nic nie szkodzi. Najważniejsze, że udało się szczelnie pospawać. O, jeszcze ciepłe. Szczelnie pospawać, że nie będzie się piach sypał. Zostanie tylko do odrobienia ten trójkącik, jakiś syp, rurka i komora gotowa praktycznie, no. No wiadomo, komora do malowania, bo jeszcze będzie składanie. Ale nieźle jest. No naprawdę nieźle. Trzeba pokazać z zewnątrz. Dajcie chwilkę. Tak się to prezentuje z zewnątrz. Szlifnąłem trochę te spawy, bo mam kurczę jakiś taki, mówi się, że złej baletnicy, rąbek u spódnicy, ale mam jakiś problem z maską. Gdzie ta maska jest? A, tam wisi. Maską SAB, ona się nazywa Rigotech. Tak jakby mi kurde nie ściemniała. Albo mi później ściemniała. Albo nie do końca ściemniała. No jest jakiś taki problem z nią. Niedobry. No i tu muszę jeszcze wymyślić jakiś... Chyba tu po prostu jakiś zaślepkę. No, jedna, druga cela, do tego zaślepkę wkręcaną. To chyba będzie najszybszy i najłatwiejszy sposób. No, i najtańszy też. Plus dodatkowo tutaj blacha. No i tutaj muszę załatwić sobie coś, a nic nie widzicie. I to muszę sobie założyć rurkę, żeby wpuścić ją na... żeby pobierała ścierniwo. Także, tak to wygląda. Dzisiaj, dzień dość fajnie. Chociaż odcinek pewnie będzie chyba z dwóch dni, bo tam wczorajszy dzień, przedwczorajszy to był jakiś dramatyczny. No, bo tak to się skończy. A dzisiaj tam pospawane. Czego się bałem spawać. Tutaj to zrobione. Też się tego bałem tak naprawdę, bo nie wiedziałem jak to wyjdzie. A zostało tylko tutaj, ten i można malować. Także fajnie. Dobra, no to co? Ja dziękuję za dzisiaj.